Cześć dziewczyny, jesteśmy w kolejnym filmiku. Cię was zapraszam na przegląd wyprzedaży na kobiecej. Właśnie ruszyła bardzo fajna akcja promocyjna na wiele marek, które wiem, że lubicie. No i przede wszystkim produkty z działu pielęgnacja twarzy, ciała i włosów, jak i kolorówka. Także zajrzyjcie sobie koniecznie do działu promocje i między 6 a 16 lipca na kobiecej naprawdę jest bardzo fajna akcja promocyjna na wiele ciekawych produktów, które wam na bieżąco na kanale polecam. I wiem, że macie je w koszyku, czekacie na fajne akcje promocyjne, na kody rabatowe, więc dzisiaj będzie świetna ku temu okazja, żeby uzupełnić za was o nową pielęgnację, nową kolorówkę i przede wszystkim zainwestować w świetne jakości produkty, bo dzisiaj wam pokażę przede wszystkim trwałe podkłady, bardzo fajne kosmetyki do pielęgnacji włosów, ciała. Tutaj naprawdę będzie przegląd totalnych nowości, które bardzo chciałam przetestować. No i myślę, że naprawdę trafiłam na świetnej jakości perełki. Także ja już jestem po szklance wody, bo ta promocja mnie naprawdę rozgrzała. Mam nadzieję, że przygotowałyście sobie coś do picia. Zaczynamy promocję wyprzedaż na kobiecej. Mam nadzieję, że coś uprojecie fajnego również z mojego polecenia. Jeżeli już zrobiłyście shopping, to koniecznie znajdźcie dać w komentarzach, na co się skusiłyście. Także dziewczyny, ruszamy z wielką wyprzedażą na kobiecej. Zacznę może od makijażu i pokażę wam przede wszystkim, co utrzymuje ten makijaż przez cały dzień. To są kosmetyki jednocześnie pielęgnujące, więc zastąpią wam na przykład krem do twarzy, krem pod oczy. Często pojawiają się pytania, czy możecie tymi produktami zastąpić swoją obecną pielęgnację z uwagi na lato, na takie kosmetyki nawilżające, lekkie. Jak najbardziej marka PS zadbała o to, żeby przede wszystkim te kosmetyki nawilżyły, wypielęgnowały waszą skórę, a jednocześnie ładnie utrzymały makijaż, więc to jest seria Hydro Base i macie produkt utrzymujący makijaż do twarzy, więc to jest taka baza o lekkiej, fajnej formule, przede wszystkim lekko żelowej, więc ona nie obciąży w żaden sposób waszego makijażu, a wręcz przeciwnie, bardzo ładnie go utrzyma, ponieważ będzie na bieżąco pielęgnować waszą skórę i nawilżać, więc ja wam bardzo polecam ten kosmetyk. Zresztą pojemność jest bardzo podobna jak krem, więc możecie go stosować codziennie rano i jednocześnie później aplikować swój podkład, więc nie musicie tych warstw po prostu powielać i używać bazy, bo wiem, że bazy utrzymują ładnie wasz makijaż, więc jak najbardziej wam polecam. Zresztą ja jestem tego żywym przykładem, ja już mam drugie opakowanie tej bazy pod oczy marki Paese. Wiem, że ten kosmetyk bardzo was ciekawił po ostatnich filmach, więc pokazuję jednocześnie jego konsystencję. Leciutka, utrzymująca zarówno te cięższe podkłady, mocniej kryjące, jak i takie lekkie, rozświetlające. Bardzo fajna, uniwersalna baza, więc ona spokojnie może wam zastąpić również krem pod oczy, więc w dziale promocja znajdziecie również kosmetyki do utrzymywania makijażu. A jeżeli chodzi o podkłady, dzisiaj sobie testuję nowość marki Paese. Wiem, że słuchajcie, światło szaleje, no ale chciałam wam na bieżąco pokazać w świetle dziennym te produkty, więc możecie zobaczyć, jak się utrzymuje nowy podkład matujący marki Paese na skórze twarzy. I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ podkład jest jednocześnie lekki, kryjący. Powiedziałam, że to jest takie średnie krycie, a jednocześnie pięknie utrzymuje się przez cały dzień. Ja wykonałam dosyć późno makijaż, ale muszę wam powiedzieć, że od pierwszych godzin naprawdę wygląda świetliście. A jest matujący, więc on wygląda przede wszystkim naturalnie, ma swoje krycie, no i kolor mi idealnie odpowiada, ponieważ już nie muszę w końcu mieszać, nie muszę używać na przykład ciemniejszego pudru. Tutaj mamy Unique Matte Foundation od marki Paese, ja mam chyba najciemniejszy kolor Golden Beige 608C, no i muszę wam powiedzieć, że naprawdę świetnie wygląda. W ogóle forma aplikacji była bardzo przyjemna, ponieważ ostatnio nauczyłam się aplikować podkłady dłońmi i właśnie ten kosmetyk, słuchajcie, tak zaaplikowałam i naprawdę wygląda fajnie. Uzyskałam takie średnie krycie, na takim mi zależało. Bardzo fajna formuła, leciutka, średnio kryjąca i mam wrażenie, że pielęgnująca. Nie wiem, ale czuję po prostu pielęgnację, jak używałam tego podkładu. Także bardzo ciekawy kosmetyk. Zobaczcie sobie, bo naprawdę jest na super promocji. I ostatnio wam pokazywałam produkty rozświetlające do ciała, które z powodzeniem mogą wam zastąpić produkt rozświetlający i brązujący Resibo, ponieważ wystarczy kilka kropel zmieszać z balsamem, nałożyć na całe ciało, dodać do podkładu i macie efekt rozświetlenia, taki glow skóry. A teraz są na promocji, one normalnie kosztują 70, więc moim zdaniem bardzo fajna cena na produkty marki Paese. Zresztą wiele produktów tej marki jest przecenione, zresztą widzicie, że w moim makijażu pojawiają się na bieżąco. Bazę polecam wam już od kilku dobrych miesięcy. Te produkty rozświetlające naprawdę zrobiły furorę. Dużo pojawiło się pytań na ich temat, jak pokazałam je na kanale, także mam nadzieję, że uzupełniłyście sobie o coś nowego, coś, co przede wszystkim rozświetli wasz makijaż, więc odrobina na dekolt, odrobina na przykład na rozświetlenie kości policzkowych zrobi efekt wow, myślę, że w waszym makijażu, więc to są produkty, które są za to odpowiedzialne. Marka Paese również przeceniła swoje pudry, więc jak najbardziej wam polecam do utrwalenia makijażu. Ja mam dwie propozycje. Oczywiście pod oczy, czyli Puff Cloud. No to jest kosmetyk, który wam na bieżąco polecam. Ma przede wszystkim bardzo ciekawą, taką lekką formułę. Jest to dosłownie puszek, który wam ładnie rozświetli skórę pod oczami i nie obciąży tego makijażu. Nie będzie się rolował, więc gdzieś tam ten makijaż, który się na bieżąco zbiera w ciągu dnia, tutaj w okolicach zmarszczek, absolutnie nie będzie takiego efektu. Właśnie używając takich lekkich pudrów, unikniecie tego efektu gromadzenia się kosmetyku.
a używając jednocześnie właśnie takiej mocno nawilżającej bazy pod oczy, po prostu się korektor nie będzie zbierał i później nakładany na niego puder. Więc myślę, że takie kosmetyki warto mieć, to jest naprawdę drobna, cudownie taka wyrównująca koloryt formuła, więc bardzo Wam polecam. I to jest jeden z moich ulubionych na bieżąco teraz pudrów pod oczy. Wcześniej używałam takiego z Hean, to jest Lightening Secret Eye Powder. Jeżeli wybierzecie Hean albo Palsy, to tak naprawdę efekt końcowy będzie taki sam. To są bardzo leciutkie, wręcz takie puszyste formuły, więc one nie obciążą w żaden sposób Waszego makijażu, rozświetlą i mam wrażenie, że świetnie uzupełnią cały makijaż, zwłaszcza właśnie pod oczami, gdzie potrzebujemy po prostu lekkich kosmetyków. Więc te dwa pudry Wam polecam, a jeżeli chodzi o wykończenie całego makijażu, oczywiście PLZ HD, to jest ostatnio moja miłość, bardzo lubię i zamiennie go używam z podkładem, z pudrem Nutridom. To jest też taki, mam wrażenie, że wykończeniowy puder o takiej przecudownie jedwabistej konsystencji, tego słowa mi zabrakło omawiając pudry pod oczy. Jedwabista konsystencja, to jest taki wręcz puszek pod oczami, puszek na skórze, więc absolutnie nie będzie wyczuwalny, nie będzie też widoczny, więc to są takie produkty, które wykończą Wam bardzo naturalny sposób Wasz makijaż. Chodzi o produkty rozświetlające marki PLZ, no to tak jak mówię, rozświetlacze w płynie, podkład PLZ jest na bardzo fajnej promocji, no i oczywiście wykończeniowe pudry, bazy, więc teraz szybko przejdę do szminek marki PLZ, ponieważ jak widzicie, marka PLZ została bardzo fajnie przeceniona, mnóstwo ich produktów jest teraz na przecenie, więc ja Wam pokazuję same takie sprawdzone kosmetyki u mnie w makijażu. To też widać po tutorialach makijażowych, że PLZ ostatnio bardzo często się pojawia. No i szminki matowe. Ja wiecie, że lubię taką formułę. Dzisiaj mam na sobie kolor Lola i to jest taka fuksja, która moim zdaniem po prostu jest iście wakacyjnym kolorem. Podkreśli Wasz delikatny, wręcz nienachalny makijaż. Ja wyciągnęłam tylko kreski, wytuszowałam rzęsy, rozświetliłam sobie kości policzkowe i nałożyłam ten piękny fuksjowy kolor. Natomiast dwa pozostałe, które bardzo lubię, to jest Isabel 030 i to jest już taka ciepła malina. Często ją widziałyście zimą w moich makijażach i taki klasyczny nudziak w kolorze 025 Monika. Także myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie, więc zaczynając od bazy, kończąc na wspaniałych pomadkach, naprawdę możecie wykończyć marką PLZ cały swój letni makijaż. Nie tylko letni, ponieważ tych produktów używałam zimą i naprawdę mi się świetnie sprawdzały, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem po prostu zachwycona, jak ten podkład wygląda. Jestem po prostu zachwycona, także bardzo fajna formuła. Mniej rozświetlająca niż tamten z witaminą C, więc jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej może matowego, ale jednocześnie właśnie rozświetlającego, to będzie bardzo fajna, taka naturalna propozycja, bardzo ciekawa formuła. Więc jeżeli chodzi o markę PLZ, to mamy ją omówioną, a teraz przejdę szybko do Lumen, bo Lumen też jest objęta promocjami 15-20%. Oczywiście wszystkie ich, tak naprawdę ich podkłady są przecenione, więc kremy CC, wersje matujące, rozświetlające macie na promocji, też jest na promocji ich krem CC, taki bardzo fajny w żółtej tubce, więc naprawdę mnóstwo produktów marka Lumen ma przecenionych. Natomiast ja najbardziej ostatnio po prostu lubię w swoich makijażach takie hybrydowe formuły, wręcz takie rozświetlające, lekkie. No i za każdym razem, kiedy używam tego różu w płynie, pojawia się pytanie, ja mam kolor Coral Bloom i to jest dosłownie róż w płynie, macie taką właśnie pipetkę, która po aplikacji jednej kropelki po obu stronach po prostu przecudownie rozświetla kości policzkowe, nadaje taki rumiany kolor, bardzo leciutki, fajnie podbija jakość również różu, który nakładacie w kompakcie. I do kompletu sobie sprawiłam bronzer, bo słuchajcie, jestem bardzo ciekawa tego bronzera, to jest taka bardzo lekka, fajna formuła, która rozświetla i sprawia efekt takiej właśnie tafli, czyli takiej glass skin, więc mam nadzieję, że przy kolejnych testach pokażę Wam ten kosmetyk, bo dużo z tych kosmetyków, które dzisiaj Wam pokazuję, będą w kolejnym makijażu, więc jeszcze mam nadzieję, że zdążę, żeby Wam pokazać na tych promocjach, jak te kosmetyki się zachowują u mnie na twarzy. No i oczywiście został przyceniony mój naprawdę nieśmiertelny róż marki Makeup Academy, czyli MUA w kolorze Pink Champagne. Dziewczyny, ten róż naprawdę warto mieć, warto sobie kupić na tej promocji. To jest róż, który najczęściej używam, widzicie go praktycznie w każdym moim makijażu, więc i opakowanie już nie wytrzymało tego katowania, no i widać po zużyciu, że naprawdę się polubiliśmy. To jest piękny róż z takimi satynowymi drobinkami rozświetlającymi, więc idealnie uzupełnia zawsze mój makijaż i praktycznie do każdego makijażu go używam, więc zdecydowanie jest to mój ulubieniec. Na koniec Wam pokażę takie kosmetyki, które możecie zdecydowanie wziąć w podróż, travel size, więc oczywiście krem BB, to są kosmetyki jednocześnie rozświetlające, bardzo ładnie pielęgnujące i często latem mogą Wam po prostu zastąpić podkład i krem pielęgnujący.
kulminacyjny, więc jak najbardziej Wam polecam te miniaturki ze Skin 79. Ja mam akurat Super Plus Beblish Balm i to jest właśnie ten pomarańczowy, który ma bardzo fajne krycie. To jest jeden z chyba najbardziej kryjących kremów BB, jeżeli chodzi o markę Skin 79. I ten rozświetlający, oryginalny krem BB, który bardzo ładnie rozświetla. Natomiast one się różnią SPF-em, bo ten ma SPF 50, więc chyba najwyższą ochronę, jaką zapewnia krem BB, a ten ma SPF 30, więc w zależności od tego, jaki lubicie filtr na skórze twarzy, jaki też lubicie kolor, to Wam polecam sobie ewentualnie uzupełnić coś na wyjazd właśnie o takie miniaturki. Nie musicie wtedy wziąć pełnowymiarowego produktu. Nie stłuczą Wam się Wasze ulubione podkłady, czy też kremy BB, często pakowane właśnie w takich szklanych opakowaniach, a macie coś do takiej podróżnej kosmetyczki. Bardzo fajna rzecz. Peelinguję na bieżąco też usta, jednocześnie pielęgnuję i coś, co mi bardzo polecałyście już w wielu filmach, to jest ta pomadka z peelingiem. Ja nie wiem, jakim cudem jeszcze jej nie testowałam. Marka Sylveco, to jest ta pomadka odżywcza, która jednocześnie podczas aplikacji peelinguje delikatnie usta, więc też odżywia. Te składniki po prostu tam łatwiej po prostu docierają do ust i pielęgnują ją na bieżąco. Przyjemny taki cytrynowy zapach, więc sobie słuchajcie, testuję. U mnie produktów do ust naprawdę ostatnio nie za dużo, nie za mało, jest optymalnie. Ja w każdym możliwym miejscu w domu coś mam do ust, także bardzo fajna sprawa. I to jest, to gdzieś tam zawsze było na mojej wishliście, ale po prostu zapominałam wrócić do koszyka, więc ta promocja sprzyja, żeby po prostu sobie uzupełnić tą pomadkę. To jest kultowa pomadka. Jeszcze jest taka fajna z Rossmana, z rumiankiem, która świetnie działa na rzęsy, więc słuchajcie, takie pomadki również możecie wykorzystywać na wiele innych sposobów. Pod oczy, na jakieś suche miejsce, do skórek. Naprawdę pomadki to nie tylko kosmetyk na usta, ale różne takie miejsca wymagające przede wszystkim dużego nawilżenia i odżywienia. Patrzę, słuchajcie, co by Wam tu jeszcze pokazać, ponieważ dużo mam takich właśnie kosmetyków pielęgnacyjnych, ale jeżeli chodzi o kolorówkę, to kosmetyki marki Nabla również zostały przycenione, ich palety. No i taki fajny zestaw pomadek, który mi się od razu spodobał. I słuchajcie, ja już go kiedyś też miałam na wishliście, więc jak zobaczyłam, że jest na promocji, to stwierdziłam, że potestujemy, pokażę Wam w różnych makijażach. Tutaj mamy przecudowny, taki neutralny nudziak do makijażu dziennego. Naprawdę, jeżeli lubicie takie delikatne kolory z dużym kryciem, to będzie naprawdę bardzo fajna opcja. To jest, słuchajcie, kolor Blair. Jest to bardzo fajny, taki jasny nudziak. Kolor, już Wam mówię, Hanging Rock, to jest zdecydowanie taka kolorystyka, która będzie pasować wielu dziewczynom na jesień, ale również jak lubicie takie brązowe, takie miedziane nudziaki, to też będzie bardzo fajna sprawa. No i coś na wyjścia, czyli Rouge Assassin, taka karmazynowa trochę czerwień, bardzo mi się podoba, zresztą w ogóle ten zestaw jest bardzo przemyślany, jeżeli chodzi o kolorystykę, na każde okazje, więc możecie sobie takie trzymatowe pomadki albo sprawić właśnie na różne wyjścia, na różne okazje, zarówno dzienne, jak i wieczorowe, ale też jest to fajna opcja na prezent, jeżeli macie kogoś, naprawdę uwielbia matowe pomadki i przede wszystkim stawia na jakość, bo naprawdę Nabla, muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrej jakości robi pomadki. Pokażę Wam, co mam na pazurkach. Słuchajcie, bardzo też dużo lakierów zostało przycenionych, zwłaszcza marka Neonail ma kilka w swoim asortymencie, które są w świetnej teraz cenie na Ekobiecej, więc ja sobie sprawiłam, no powiem Wam, że naprawdę przekozacki kolor. Jest tak fajny, neutralny, uniwersalny, do wszystkiego Wam będzie pasował i przede wszystkim jest taki elegancki, lekki, taki fajny na lato i niezobowiązujący, więc naprawdę świetny kolor Neonail First Love, także pierwsza miłość i to jest, powiem Wam, naprawdę pierwsza miłość, to jest pierwsza miłość od pierwszego wejrzenia, bym powiedziała. Fajny kolor, który przy jednej warstwie jest dobry do frencha. Ja nałożyłam 3 warstwy, więc uzyskałam takie naprawdę duże krycie. No powiem Wam, że i przy takich krótkich pazurkach taki kolor naprawdę wygląda świetnie. Także jeżeli chodzi o kolorówkę, to tutaj Wam omówiłam wszystkie produkty, które naprawdę bardzo lubię. Też będę testować, więc już niedługo zobaczycie w akcji na pewno nowe pomadki. No i oczywiście ten bronzer z Lumen mega mnie ciekawi. No i specjalnie do tego filmu nałożyłam nowy kolor na pazurkach, także First Love Neonail. Więc to by było, jeżeli chodzi o kolorówkę. Natomiast w dziale promocje macie tego zdecydowanie więcej. Marka PZ, Lumen, wszystko, słuchajcie, zostało tak naprawdę przycenione, więc możecie naprawdę znaleźć bardzo fajnej jakości kosmetyki. Ostatnio zrobiłam taki szybki shopping w Rossmanie, kupiłam bardzo fajnej jakości kosmetyki, ale też trafiłam na 2 buble, więc pokażę Wam, czym zastąpiłam sobie te kosmetyki i od razu Wam pokażę te buble, żebyście przypadkiem nie skusiły się na jakieś turbo promocje w Rossmanie, akurat na te produkty. Mowa tutaj o sprayu do włosów Izany. To jest, słuchajcie, taki produkt, który po prostu nic nie robi, naprawdę nic. Ani nie rozczesują się lepiej po tym produkcie włosy, ani się ładniej nie błyszczą, po prostu nic nie robią, także szkoda nawet
tych 10 zł. No i w parze olejek na końcówki, słuchajcie, ja myślałam, że olejki na końcówki wszystkie działają tak samo, po prostu ułatwiają rozczesywanie, są lekko takie, bym powiedziała, że takie silikonowe, natomiast ten produkt absolutnie nie robi nic, nie nabłyszcza moich końcówek, nie sprawia, że one się lepiej rozczesują, także to są, słuchajcie, dwa buble, które zastąpiłam naprawdę bardzo fajnymi kosmetykami. No ja wręcz dzisiaj nie poznaję moich włosów, ja nałożyłam sobie dzisiaj odżywkę z Rossmana, tą arganową, taką w słoiku. Powiem Wam, że sztos, ale słuchajcie, to wszystko wykończyłam dwoma produktami, które mam wrażenie, że i sprawiają, że się lepiej rozczesują i tak ładniej lśnią. I dodatkowo, słuchajcie, wdrożyłam sobie nowy sposób suszenia włosów z góry na dół i cały czas używam na bieżąco tej szczotki z włosiem dzika z... no, podlinkuję Wam, bo słuchajcie, nie pamiętam, to jest chyba Demi-Carte. I słuchajcie, rozczesuję, suszę, cały czas rozczesuję, także na takich prostych włosach przejeżdżam suszarką, wtedy te szeroko rozstawione ząbki ładnie sprawiają, że po prostu strumień powietrza przechodzi, a jednocześnie włosy się na bieżąco rozczesują. I słuchajcie, to wszystko spryskałam nowym sprayem z Nakomi, z awokado. W sensie moje włosy ogólnie uwielbiają olej awokado, ja na bieżąco olejuję włosy takim olejkiem. No i taka odżywka w sprayu, słuchajcie, powiem Wam, że magia, tak mi się włosy świetnie rozczesywały, bardzo też ładnie suszyły, ona pięknie pachnie, no i też jest na promocji, na tej wielkiej wyprzedaży na Ekobiecy, także to jest kosmetyk, który naprawdę warto sobie wrzucić do kosmetyczki. A jeżeli chodzi o końcówki, to też kosmetyk, który bardzo polubiłam, marka Garnier. Słuchajcie, Garnier też jest przeceniony na Ekobiece, Goodbye Damage, i to jest takie serum, które nie wymaga spłukiwania, po prostu na końcówki. Ja takie kosmetyki muszę na bieżąco używać, więc po prostu Wam polecam. W ogóle pięknie pachnie, ma pompkę, więc się bardzo ładnie dozuje. Nie wiem, czy po prostu będę mieszać sobie te dwa produkty, żeby zużyć, bo troszeczkę mi szkoda tych produktów. No chyba, że ktoś przygarnie u mnie ze znajomych, więc mam nadzieję, że może jemu się przyda. Zobaczymy, ale jeżeli chodzi o alternatywę tego olejku, to zdecydowanie Garnier jest fajną opcją. Ja uwielbiam odżywki Garniera, więc przejrzyjcie sobie ten dział promocji pod kątem pielęgnacji włosów, a na pewno coś fajnego znajdziecie. To są, słuchajcie, dwa kosmetyki, które naprawdę zrobiły efekt wow na moich włosach i myślę, że bardzo się polubimy przyszłościowo. Nie pielęgnacji twarzy, więc zacznę od ochrony przeciwsłonecznej. Cała seria aloe z marki Holika Holika jest objęta promocją na Ekobiecej, więc w naprawdę rewelacyjnych cenach można złapać ulubione filtry. Ja mam ten spray do twarzy, który, jak wiecie, po aplikacji po prostu nie pozostawia żadnej tłustej warstwy, bielenia, zobaczcie, to jest po prostu spray do twarzy, więc im więcej aplikujecie, tym lepiej, a nie pozostawia żadnego śladu na Waszej twarzy, absolutnie nie narusza makijażu, więc to jest kosmetyk świetny do reaplikacji kosmetyku z filtrem na twarz. A pod makijaż dzisiaj mam taki nabłyszczający wręcz skórę, nawilżający kosmetyk, który polecała ostatnio na live'ie Agata, ponieważ rozmawiałyśmy o filtrach i Agata od zeszłego roku jest po prostu zakochana w tym filtrze zarówno do twarzy, jak i ciała marki Holika Holika z serii aloesowej. On ma SPF 50 i muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, 10 warstw bym nałożyła, on absolutnie Wam nie bieli skóry. Daje efekt takiej tafli, więc też Wam na bieżąco pokazywałam, jak on wygląda na Instagramie, jaki efekt tworzy na skórze i bardzo ładnie trzyma makijaż, także to jest kolejny fajny filtr, który dołączę do mojej kolekcji i muszę Wam powiedzieć, że i cena, bo on kosztuje 55 zł chyba teraz na promocji i pojemność jest rewelacyjna, bo on ma 600 ml, także dziewczyny, od razu go wrzucajcie do koszyka, nie ma co, ale to jest, słuchajcie, bardzo fajny filtr, który Wam starczy na co najmniej 3 miesiące aplikacji, jeżeli tylko i wyłącznie będziecie go aplikować na skórę twarzy, w takich 3 cienkich warstwach. Znacie mój sposób, żeby kosmetyki nie biliły Waszej skóry, to po prostu aplikujcie je kolejno cienkimi warstwami, to ani Wam się nie będzie zbierał ten kosmetyk tutaj przy linii włosów, ani nie będzie Wam bielił skórę, ale ten, nawet jedna gruba warstwa Wam nie wybieli skóry, także jest cudowny, bardzo leciutki, nawilżający, pielęgnujący, więc świetny pod makijaż na loto i tak ładnie wygładzający skórę, także to są bardzo fajne filtry, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Marka Josy też jest na promocji, więc ja stwierdziłam, że sobie tak pod pielęgnację jesienną już zrobię taki mały zapas i wzięłam ten witaminowy koktajl pod oczy Retinol, witamina E i C i macie dwie kuleczki do wyboru. Ja może nie będę otwierać, ponieważ 4 miesiące jest na zużycie, a do jesieni jeszcze trochę, więc chciałabym go poużywać. To jest, słuchajcie, produkt, który ma 10 ml, ważny jest 4 miesiące, więc to jest bardzo naturalny skład. Tutaj mamy mnóstwo olejków, mamy Retinol, witamina A, C, które rozświetla, przede wszystkim działa rewelacyjnie przeciwzmarszczkowo, a skóra pod oczami tego jednak wymaga. Mamy kuleczkę szklaną albo metalową, także kwestia, czy macie po prostu alergię na dany materiał, to możecie sobie po prostu wybrać alternatywnie. Świetnie, że Josie coś takiego stworzyła. Także pielęgnację pod oczy mam już tutaj skompletowaną na jesień, a jeżeli chodzi o takie lekkie konsystencje idealne na lato, to słuchajcie, Sensu Mary jest przeceniona. Mamy tą wersję Algolite przecenioną, zarówno serum, jak i krem. Ja serum oczywiście kocham, uwielbiam, używam na bieżąco. To jest kosmetyk, do którego regularnie wracam. On ma taką fajną, jedwabistą
żelową konsystencję, która świetnie, słuchajcie, przyjmuje olejki. Jeżeli lubicie w swojej pielęgnacji olejki, takie żelowe konsystencje będą po prostu rewelacyjne. No a jeżeli macie w planach po prostu kupić Sensumare, to myślę, że teraz jest świetna okazja, żeby skompletować serum, jak i krem na dzień. On też jest, słuchajcie, świetny na noc, ponieważ jest taka leciutka konsystencja. Przy cerze mieszanej, tłustej będzie rewelacyjną alternatywą. Na Sensumare, słuchajcie, mam mnóstwo składników aktywnych. W tej serii takiej lekkiej mamy 18, a około 20 chyba 4 w Algo Rich, natomiast Algo Light, czyli ta wersja lekka jest przyceniona, krem i serum, także do kompletu możecie sobie uzupełnić pielęgnację zarówno poranną, jak i wieczorową, ponieważ te kosmetyki są bardzo uniwersalne. Pytałyście mnie ostatnio o markę Benton, co ja polecam. Ja bardzo lubię ten punktowy żel do różnych niedoskonałości, ale marka Benton również wypuściła taki pielęgnujący kosmetyk wyciszający skórę w razie podrażnień, poparzeń posłonecznych. Tutaj mamy, słuchajcie, taki krem, który ma bardzo fajną też konsystencję, tutaj mamy 100 gram i to jest, słuchajcie, taka formuła, już Wam pokazuję, bo jeszcze nie odpakowałam go. Jeżeli właśnie się poparzycie, macie jakieś takie wrażliwe miejsce, to jest taki żel, słuchajcie, więc to jest też fajny kosmetyk pod olejki, zamiast na przykład żelu aloesowego, czy też żelu hialuronowego. No słuchajcie, praktycznie nie pachnie. Jeżeli macie właśnie podrażnioną skórę, często się Wam zaczerwienia, czy teraz na przykład na bieżąco, mimo używania filtrów, ona się po prostu podrażnia po słońcu, to to będzie bardzo fajna ulga, więc on jest na super promocji. Także jeżeli używałyście i jesteście zadowoleni z tego punktowego kosmetyku, a macie taką wrażliwą skórę, chcecie ulgi, ukojenia takich lekkich kosmetyków, to to będzie naprawdę świetna opcja. Powiem Wam, że mnie bardzo zaciekawił. Także jak zużyję ten żel hialuronowy z Madary, to będzie to fajna opcja i przede wszystkim jest go dużo, a ma fajną cenę, więc można naprawdę sobie zainwestować w takiej dobrej jakości koreańską pielęgnację. Sobie uzupełnić również maseczkami w płachcie, więc również marka Benton jest w fajnej cenie, ta aloesowa, taka wyciszająca maska w płachcie. Ja, słuchajcie, na bieżąco używam takich maseczek, więc też na bieżąco je dokupuję, na bieżąco też rzucam do koszyka, bo po prostu lubię maski w płachcie. One regularnie stosowane naprawdę dają efekt takiej wyciszonej, ukojonej skóry, bardzo ładnie nawilżonej i mam wrażenie, że uzupełniając sobie taką właśnie pielęgnację, gdzieś tam używając na co dzień rano na przykład takich maseczek odświeżających, bardzo ładnie też możecie wyprowadzić swoją skórę, jeżeli chodzi o stan nawilżenia, więc na pewno Wam polecam. A jeżeli chodzi o taką maskę, którą sobie stosuję raz na jakiś czas i ona naprawdę mi daje taki efekt takiego domowego spa, bo to jest naprawdę taka fajna formuła, to maski algowe Bielenda. Ja mam akurat ostatnio obsesję na punkcie melona, to już pewnie zauważyłyście, melona, arbuza, takich właśnie wakacyjnych, letnich zapachów. No i sobie wzięłam taką arbuzową maskę. Słuchajcie, świetna. Powiem Wam, że ona tak odświeża, tak nawilża, ładnie wygładza skórę. Te wszystkie algowe maski są fajne. Ja mam na przykład jeszcze ze spiruliną i z kakao. Jeszcze mnie bardzo kusi z witaminą C, więc to na pewno będzie kolejne, ale słuchajcie, to są duże opakowania, więc nie kupujcie w zapasie wielu opcji, po prostu sobie zużyjcie 2-3, bo przy regularnym stosowaniu maski algowe bardzo ładnie napinają skórę, wygładzają. Więc moim zdaniem to będzie świetna opcja pielęgnacyjna. Mam jeszcze jeden kosmetyk, który na bieżąco używam, zresztą no widać, że tak powiem, prawie denko jest. To jest ten egipski cud od marki Eveline. Też jest kosmetyk na przecenie, więc jeżeli miało się go na liście, szukacie takiego kosmetyku pielęgnującego, przede wszystkim na suche skórki, na usta, na dłonie na przykład wieczorem, to jest naprawdę taki kop regenerujący na Wasze ciało. Więc dla mnie przy takich na przykład teraz wysokich temperaturach, kiedy szukamy ukojenia, przede wszystkim macie bardzo przesuszoną skórę w niektórych miejscach, to będzie naprawdę jak taki plaster na skórę, naprawdę taki plasterek, bardzo taki kojący kosmetyk, zresztą skład jest cudowny, tutaj nie ma praktycznie żadnej chemii, więc moim zdaniem również się nadaje do pielęgnacji dzieci, jeżeli mają takie suche miejsca. Ja też Ksawcia smaruje. Ksawcia w ogóle lubi, jak na przykład mu smaruje usta różnymi produktami, także naprawdę to jest instagramowe dziecko, a kosmetyk jest naprawdę cudowny. Na początku myślałam, że to jest jakaś ściema, reklama, ale muszę Wam powiedzieć, że ja bez tego kosmetyku ani rusz, jeżeli chodzi o pielęgnację dłoni na wieczór, także ja sobie robię różne mieszanki, odrobina kremu, odrobina tego produktu, jakiś olejek i naprawdę cudowne połączenie, bardzo regenerujące. Przy używaniu samoopalaczy naprawdę must have, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wyprzedaże. W razie czego marka Yop też jest na promocji, więc znajdziecie sobie też coś do domu. Dużo kosmetyków marki Yop jest na wyprzedaży, więc mamy tutaj te uniwersalne płyny do na przykład czyszczenia różnych powierzchni w łazience, w kuchni. Ja na przykład, słuchajcie, bardzo, bardzo lubię markę Yop. Ja chyba na bieżąco Wam cały czas pokazuję, że w domu po prostu używam tych produktów, bo one mają dobre składy, więc gdzieś tam jak prysnę, Ksawcio przejdzie i po prostu on ma, słuchajcie, taką fazę, że cały czas wszystko liże, to po prostu się nie boję, bo to są kosmetyki z dobrym składem.
składem, tutaj nie ma chemii, po prostu one ładnie też czyszczą, słuchajcie, świetnie się nadają na przykład do czyszczenia takich powierzchni typu lustra, więc w łazience na bieżąco używamy. No, więc dzisiaj mnie też czeka w ogóle sprzątanie łazienki, także dziewczyny, zapas uzupełniony, także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dużo fajnych jakości kosmetyków, fajne alternatywy takich naprawdę dobrej jakości produktów. No i makijaż, słuchajcie, makijaż po prostu cudowny. No kocham ten podkład, naprawdę dziewczyny, będę go teraz notorycznie używać, będę Was spamować tym podkładem. Rewelacja i kolor mi się w ogóle podoba tej funkcji, także no dziewczyny, dużo, dużo produktów PZ jest na promocji. Także ja się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko, ale mam nadzieję, że mój filmik Wam pomógł przede wszystkim przejść przez te promocje i wyłowić naprawdę fajne perełki. Także żegnam się, widzimy się w kolejnych filmikach, trzymajcie się, cześć!